ręką. Okej, okay. I to jest ocena do powrotu. Przeszło rok, siedzieliśmy w domu, imprez nie było. Wczoraj była pierwsza impreza, no dzisiaj jest druga, także jesteśmy no, przeszczęśliwi, może nawet trochę stremowani. Fajnie w ogóle, że udało się w tym roku zorganizować Festiwal Mocnych Brzmień. My jesteśmy jak najbardziej za takimi imprezami. No i fajnie, że możemy się pokazać publiczności szerszej. Dla nas duże wyróżnienie i dziękujemy organizatorom, że za taką możliwość. Jesteśmy zaproszeni na Festiwal Mocnych Brzmień, na festiwal, na którym chcieliśmy zagrać już od paru lat. Fajnie, że się nadarzyła okazja świeżo po całej sytuacji globalnej. Kłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma tej treby, bo oczywiście, że jest, ale bardziej przeważa ekscytacja. Bardzo fajne kapele, fajni ludzie, fajni organizatorzy, wszystko jest na najwyższym poziomie. Cieszę się, że będę mógł też uczestniczyć w koncertach po tak długim okresie tej pandemii, tego lockdownu, gdzie będzie można wreszcie kogoś sobie na żywo zobaczyć, a nie tylko zagrać. Że gramy tyle lat, to jednak trzeba się przygotować, wiesz, do koncertu. Czasami się zapomina utwory, wiesz, nieraz dzisiaj będziemy grać takie utwory, których nie graliśmy, no na przykład z 2, 3, 4 lata i to wtedy, wiesz, ten dreszczyk taki jest. Świetnie, że kapele są młode, że nowe, wiesz, bo ktoś musi kontynuować, ktoś powinien tą muzykę rockową propagować, ponieważ jest to prawdziwa muzyka. Się nie kalkuluje, to się gra, po prostu to, co się kocha. Ja jestem przeszczęśliwy, że za chwilę nas młodzież wyprze w takim dobrym słowa znaczeniu.